Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam osoby urodzone 3 maja, ponieważ dla Was to będzie taka szybka, ogólna wróżba urodzinowa. Pamiętajcie, kochani, że nie bierzemy pod uwagę Waszego roku urodzenia, nie interesuje nas Wasz dokładny wiek, po prostu jest to ogólny przekaz dla wszystkich widzów kanału urodzonych właśnie 3 maja, w tym dniu świętujących swoje urodziny. Kochani, przypadł Wam w udziale Giermek Buław. I cóż ten Giermek Buław może oznaczać? No przede wszystkim Pazie to jest taka, jeszcze jak to się mówi, niedojrzała, dziecięca, dziecinna energia, czyli coś jeszcze nieugruntowanego, takie zaczątki czegoś. Oczywiście to są buławy, czyli taki malutki ogieniek tutaj już płonie, więc można by było powiedzieć, że Giermek Buław to jest to najbardziej takie krnąbrne, zapalczywe dziecko, które lubi się wykłócać, lubi grymasić, lubi postawić na swoim. To jest takie, powiedziałabym, dziecko w typie malucha, który idąc z rodzicami do sklepu, kiedy nie dostanie jakiejś tam wymarzonej zabawki, kładzie się na podłodze, wali pięściami. No i ogólnie tak się właśnie czasami zachowuje spazmatycznie, czasami teatralnie. Oczywiście my teraz mówimy o takich no, cieniach tej karty, ale to nie jest tak, że jest to jakaś zła karta. Wręcz przeciwnie. Bardzo dobra karta dla Was, jeżeli zaczynacie coś nowego, nowe przedsięwzięcia, nową pracę, nowy związek, dlatego że tutaj to wszystko dzieje się dość dynamicznie, jest energia, jest dobre podejście do tego, jest zapał. Także no, na pewno początki, podwaliny są całkiem fajne. W co dalej się to przerodzi, to już, moi kochani, zależy od Was, ale macie energię, żeby coś wdrożyć w życie, żeby coś rozpocząć. Można powiedzieć również, że Paź Buław to jest osoba taka entuzjastycznie podchodząca do życia, taka optymistycznie nastawiona, właśnie wszędzie jej pełno, roznosi ją wręcz energia, jest osobą przedsiębiorczą, jest osobą, która bierze byka za rogi, jest osobą, która po prostu nie lubi stagnacji, zawsze coś robi, czymś się zajmuje, jeżeli przyjdzie jej do głowy jakiś pomysł, to się nawet nad tym nie zastanawia, tylko po prostu rusza do boju. To jest też, można powiedzieć, pozytywna cecha, dlatego że często właśnie w naszym świecie, nawet jeżeli ludzie mają dobre pomysły, to brakuje im zdecydowania, brakuje im takiej wiary, pewności siebie, żeby przystąpić do realizacji. Tutaj od Giermka Buław zdecydowanie moglibyśmy się tego nauczyć. No jeżeli chodzi o uczucia, powiedziałabym, że albo jest to zapowiedź romansu, jakiejś płomiennej znajomości, jakiejś może adoracji, może nowych wrażeń, może spotkania osoby o takim temperamenciku dosyć mocnym. No jeżeli jesteście w stałym związku, na przykład takim już wieloletnim, to też może warto by było się zastanowić nad ożywieniem troszeczkę tego związku, bo może to po prostu zwiastować, że jest taka potrzeba ożywienia z racji tego, że po prostu no, gdzieś po jakimś czasie wkradła się rutyna i ten związek już nie jest taki pociągający, taki ekscytujący jak kiedyś. Być może że Wam i Waszym partnerom, partnerkom brakuje po prostu na co dzień mocniejszych wrażeń, jakichś bodźców. No w pracy oczywiście Giermek Buław wiąże się z dużymi możliwościami. Albo ogólnie nowa praca dla tych, którzy byli bezrobotni i poszukiwali czegoś, albo na przykład nowe zadania na Was scedowane. Może awanse, może dodatkowe zlecenia. Coś na pewno będzie się działo. Czasami te buławy, karty dworskie buławowe pokazują nam to, że gdzieś wyjeżdżamy, emigrujemy za pracą, albo przynajmniej udajemy się w jakieś takie delegacje, czy na szkolenia zagraniczne, bo tutaj mocno można właśnie mówić o zagranicy. Często właśnie te buławy nam się pokazują, jeżeli chodzi o jakieś takie kontakty z zagranicą. No może tutaj chodzić też o to, że rozpoczynacie pracę w jakiejś międzynarodowej firmie. Oczywiście, jak najbardziej. Na pewno można zyskać tutaj finansowo. Może to nie będą jakieś wielkie pieniądze, ale jakiś przyrost się szykuje, więc może niewielka podwyżka.
Może coś Wam się teraz zwróci, może liczyliście właśnie na jakieś środki dofinansowania, więc jest szansa, że po prostu to do Was w najbliższym czasie przybędzie. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, no tutaj przede wszystkim jakieś drobne przeziębionka, drobne kontuzje. No z racji tego, że właśnie jest to taka osóbka, która lubi się dużo przemieszczać, jest energiczna, no to też może nastąpić, kochani, spadek sił witalnych, jakieś problemy z odpornością, ewentualnie jakieś stany zapalne. Czasami również mówi się tutaj o problemach ze wzrokiem, czyli gdzieś tam pojawiają się na przykład dolegliwości związane z pogorszeniem się widzenia, zaburzenia ostrości widzenia. Różne to może mieć, kochani, podłoże i oczywiście nie każda informacja będzie się stosowała do wszystkich. Pamiętajmy również, że giermki, pazie to są również młode osoby, na przykład uczące się, pobierające gdzieś na naukę, także to Wasze, ta energia, to nowe przedsięwzięcie też może być związane na przykład z podnoszeniem swoich kwalifikacji, z tym, że pójdziecie do jakiejś szkoły, że zapiszecie się na jakiś kurs. To również może tutaj właśnie nam znamionować takie jakby zdobywanie nowych informacji, nowej wiedzy. Również może oznaczać nowe znajomości, informacje płynące z otoczenia, które warto by było wykorzystać, bo teraz rzeczywiście może być taki czas, że napłynie do Was sporo takich informacji i one mogą się okazać przydatne w Waszym życiu prywatnym bądź zawodowym, więc rozglądajcie się, nasłuchujcie, miejcie uszy i oczy szeroko otwarte i wykorzystujcie, kochani, nadarzające się okazje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego krótkiego przekazu. Wszystkim osobom urodzonym 3 maja składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, spóźnione, ale szczere. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy, dużo miłości, szczęścia, zdrowia, pieniędzy oczywiście, wszystkiego tego, czego sobie życzycie, co jest Wam potrzebne do prawidłowego rozwoju, do spełnienia, do szczęścia i jeszcze więcej, tak aby po prostu działo się dla Waszego najwyższego dobra. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.